Jezu, jak ja marzę o tym, żeby zostać syreną, tak jak prawie 8 lat temu. Jak mi się to wtedy udało? No tak. Papierek po donatach ekipy. Płynę do was, przyjaciele. Zamieniaj się! Zamieniaj! Przyjaciele, spotkajmy się w rafie koralowej! Jestem syreną! Hej Neptunie! Hej rybko! Ty już robiłeś ten dowcip 8 lat temu! Przyjaciele, czekajcie na mnie! Barga! Barga! A w dzisiejszym odcinku Paweł Korzeniowski będzie miał bardzo mokro. Warga wystąpi ze swoim sobowtórem na gali. A papież nie powie nic złego o Rosji. A oto przed wami on, sakramencki wichajster, człowiek warga. Ho, 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 człowiek jak zaczyna zamieniać się w syrenę, to albo nałykał się zbyt dużo H2O, albo po prostu wziął staw od Antka Królikowskiego. Bawimy się, co jest? Na rozkaz! Bawimy się, panowie! No, tamto się solidnie odkleiło, ale o tym wszystkim wspominałem na trochę bardziej poważnie już. Szale SD, na który serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Mamy Antka Królikowskiego, celebrytę, aktora, gościa, który wkroczył na zajebiście pokrętną ścieżkę. Niemniej, jak wiadomo, z dupy to forma dużo bardziej prześmiewczy, taki, wiecie, roastik, stand-upik dla sprytnych inaczej. Więc podrzemy bardziej łacha z tego, co tam się wydarzyło. A jakby ktoś przespał ostatnie 2 tygodnie, będąc w ciemnej dupie? Karmaksyla! No co? To już spieszę z wyjaśnieniami. Marcin Najman został zdegradowany, został pogrążony, został usunięty z drogi. Przyznaję, bije się w pierś. Gdyby Marcin czołgiem, to co się wydarzyło, byłoby romskim traktorem na ukraińskich blachach. To prawdziwa, zuchwała, niepowstrzymana maszyna, jaką była kontrkonferencja nowej federacji Royal Division. Będzie to prawdziwa walka dwóch prezydentów? Normalnie będą się okładać? Tak. No, Vision, to tam miał ktoś mocno, kurwa, po krokodilu. Antek, jaki szacunek? Dawaj tutaj dymy robimy. Aleluja i do przodu! Jadziem na Berlin! Pomijając już to, kto ma walczyć w tej federacji, pod koniec puszczono film, pompatyczna muzyka, slow motion. Film z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim. A konkretnie z ich, kurwa, sobowtórami. Serio, przeraża mnie, że ktoś stwierdził, ej, mordo, kto jest to? To będzie dokładnie ten pomysł. I ktoś stwierdził, no, i zaakceptował to, i tak to wyglądało. Ja cię pokażę, chłopie. Zresztą podejrzewam, że taka rozmowa mogła tak wyglądać. Dobra, panowie, musimy coś wymyślić na to Royal Division. Macie jakieś pomysły? To może niech zjedzą gówno. Było. Za słabe. Albo, wiem, weźmy jakichś ludzi i zapowiemy ich, że walczą, żeśmy tam napierdalali, a oni będą w ogóle wiedzieli, że ich zapowiedzieliśmy. To już było przecież przed chwilą. Ty, a może niech tego, walczą w gównie. Słuchajcie, potrzebujemy czegoś mocnego, czegoś takiego, czego jeszcze nie było, czegoś, co odmieni świat, czegoś, co spowoduje, że ludzie powiedzą tak, to jest to. Mam wizję. Jakbyśmy wzięli sobowtóra Putina i żeby walczył, sobowtórem Załęskiego. O kurwa. Ty ja pierdolę, jak zajebiście! Good Will Hunting style. Do you like apples? To wiecie co, ja też wykażę się kreatywnością i pomysłowością i podpowiem wam, kogo możecie wziąć na przyszłe gale. Pol Pot versus Mao Tse-tung. Ribbentrop kontra Mołotow. Idi Amin przeciwko Elżbiecie Batory. Gandhi versus Godzilla. Mama Madzi kontra Mariusz Trynkiewicz. Wrak Tupolewa versus Antoni Macierewicz. No i jeszcze zawsze można wrzucić sobowtór Wargi versus sobowtór Goska. Ej, to w sumie dałoby się nawet ustawić.
Ale ja nie jestem nawet podobny do Goska. Dobra, masz tutaj młotek, postawiłem na ciebie PSTS-ie. Dla mnie jesteś wystarczająco podobny. Chociaż ostatnio to powiem wam, że cały czas wysyłacie mi zdjęcie typa, mówiąc, że to jest mój sobowtór, takiego typa, który dosyć ostro ćwiczy. I to w takim sensie już trochę zakrawa pot. Stop sending me this shit. To ciekawe, napisałem do niego i właściwie zgodził się ze mną, że coś w tym jest. Tylko oczywiście od razu widać, że ja jestem lepiej zbudowany i mam lepszą formę. Się skacze, się pływa, ciałko. Mam do zrobienia, idę robić cardio. Ale dobra, słuchajcie, nie bójcie nic, bo w końcu, jeżeli chodzi o tamtą galę i tych sobowtórów, to sprawa została rozwiązana, tego już nie będzie i nie będzie też Antka Królikowskiego, który zrezygnował. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Dlatego znikam. Żałuję, że zawiodłem, żałuję, że to zaszło za daleko. A jak on zrezygnował z bycia włodarzem, to na jego miejscu pojawiło się jeszcze mocarniejsze, jeszcze większe nazwisko i imię. A imię i nazwisko to... Tomasz Olejnik. Nowym włodarzem zostaje Tomasz Olejnik. Dopilnuje do tego, aby na tej gali nie było wtypy i były prawdziwe dymy, bo o to w tym chodzi i dlatego oglądacie takie gale. Serio, Tomasz Olejnik nagrał film, że teraz on zostaje włodarzem i to nie jest żart, naprawdę zostaje włodarzem tej gali i w tym filmie nie powiedział ani jednego chyba całego zdania, które nie byłoby cięte. To iść, my chcemy wam dać show, bo chyba o to w tym chodzi. Wy wszyscy zaczęliście te gale oglądać, żeby było tam show, flick fighty, no i żeby tak to wyglądało. Naprawdę w niecałej minutowej wypowiedzi naliczyłem 28 cięć. To więcej niż na łapienie jednego słuchacza Bring Me The Horizon. Co jeszcze lepsze, są tam takie babole gramatyczne. Będzie nowy włodarz, o którym za chwilę się przekonacie. Takie wykorzystanie języka polskiego w niezrozumiały sposób. Dopilnuję do tego, aby na tej gali nie było wtypy. Że ja naprawdę zastanawiam się, kto wpadł na to, żeby jednak to wrzucić do filmu. Wy wszyscy zaczęliście te gale oglądać, żeby było tam show, flick fighty, no i żeby tak to wyglądało. Znaczy myślę, że to była ta sama osoba, co powiedziała, że to będzie dobry pomysł wrzucić sobowtóra Zełenskiego i Putina. I to jest postawa godna prawdziwego herosa naszych czasów. Właśnie tak wygląda. Okulary, luzik. Ach, Jacek Kurski by na takie coś nie pozwolił. O nie, wypowiedziałem to imię i nazwisko w dobrym tonie, w pozytywnym aspekcie. Czyżbym znowu za nim miał się ZDVP! Dzień dobry, witam serdecznie z wiadomości z ZDVP przed państwem Mariusz Zjebus. Zamach na galę Royal Division. Zamach, który przeprowadził najprawdopodobniej zbrodniarz wojenny Donald Tusk. Zatem co się postanawia? Jarosław Kaczyński zostaje włodarzem, honorowym włodarzem tej gali i jakiejkolwiek innej gali, która będzie się odbywała w granicach Polski oraz poza jej granicami. To skoro zamach, to teraz pogoda. Dzień dobry, takie małe przysłowie na początku. Kwiecień w plecień, poprzeplata, a tu pole w znami lata. Kochani państwo, szanowni, tu na południowym zachodzie oraz na północnych rejonach wschodu, a właściwie w całej Polsce będą napierdalały syreny. Bo tak, teraz sport. Dzień dobry, witam serdecznie, od razu news z grubej rury. Zawody w najszybszym złożeniu gratulacji nowemu i też staremu prezydentowi Węgier wygrywa Władimir Putin oczywiście nie wygrywa, tylko premier Mateusz Morawiecki to prawdziwy, twardy, hardy zawodnik. Czy to nie jest taki moment, kiedy trzeba się odciąć od Viktora Orbana? Wybory demokratyczne trzeba uszanować. To Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji. Für Deutschland. Gratulujemy, my, cała redakcja. Trzeba zadbać zarówno o rozwój ciała, jak i ducha. Więc zamiast się bić i urządzać patogale, mogliby urządzić, nie wiem, na przykład konkurs matematyczny połączony z konkursem religijnym. Jak kurwa w Pabianicach pod koniec marca. Pytanie o szybkość biegu Dawida czy liczbę ryb wyłowionych przez Jezusa. Między innymi one wywołały niemałe poruszenie, bo z nimi zmierzyli się uczestnicy konkursu matematyczno-religijnego. Serio, ktoś wpadł na tak zajebisty pomysł, żeby połączyć te dwie szlachetne, królewskie wręcz dyscypliny w jedno. To odrobinę tak, jakby kazać ludziom na zawodach pływackich obliczać potęgi. 6 do potęgi trzeciej! Ile? 6 do potęgi trzeciej! 6 razy 6 jest 6 razy 6.
Mistrz 16. Leć dalej. Chociaż podejrzewam, że w tych pawianicach to zadania mogłyby być srogie. Znając liczbę planet w galaktyce i galaktyk w całym widzialnym wszechświecie, oblicz iloczyn Boga i dlaczego to Polacy są narodem wybranym, znajdź niewiadomą X, gdzie X to ilość nawiedzeń Ducha Świętego razy Józef. Oskarżona o czary Sara waży 54 kg. Podaj ilość drewna potrzebnego do spalenia jej na stosie, wiedząc, że jeden kawałek spala 2,5 kg na godzinę. Oblicz, ile kremówek potrzebujesz, żeby ukryć pedofilię w kościele. Ale dobra, dobra, hola, hola, z kościoła to nie ma co się śmiać, a na pewno nie z takiego papieża jak Franciszek. No bo przecież ten Franciszek taki dobry i miły i w życiu by złego słowa nie powiedział. No właśnie, nie powiedział. Ostatnimi czasy Watykan zachowuje się dokładnie tak, jak się zachowywał w 1939 roku. Nasienie ministrantów w usta i dupa cicho. I niby papież Franciszek wydał jakieś tam oświadczenie, ale w żadnym wypadku nigdzie nie padło słowo Rosja. Rosja, która zaatakowała Ukrainę, która dokonała ludobójstwa, to przemilczmy to. Może to tak jak ma się wściekliznę i hydrofobię, to tutaj jest nieczłowieczczyzna i antyrusofobia. Mów Rosja! Rosja! Powiedz Rosja. Proszę, proszę, powiedz tylko raz Rosja. Rosja, proszę. Powiedz Rosja. Rosja. Mów! Rosja. A może po prostu Franciszek jest takim jebanym prawilniakiem, że w życiu by nie strzelił sucha na psiarni. Tradycja tuszowania pedofilii przez Watykan zrobiła swoje. Habemus papa, nie siedzi siona, usta milczą, póki skonam. I tak odświętnie zaczęliśmy, dlatego witam cię teraz już oficjalnie w tym 129. odpuszczeniu grzechów, czy też w grzesznym odpuście, jakim jest program z dupy. 77. dzień więzienia, pozdrawiam Maćka z dupy. O kurwa! A jeszcze odświetniej będzie za moment, bo mamy Wielkanoc i aż mi się łezka wokół kręci, bo przypominam sobie, kiedy kanał w 2014 roku już zaczął tak dobrze iść i to był pierwszy wielkanocny film, który robiłem i tam robiłem takie śmieszne rzeczy i to jest takie nostalgiczne, bo to było 8 lat temu. Bardzo wkurwiające jest to, kiedy inni myślą, że śmigus dyngus bawi cię tak samo jak 10 lat temu. Ja im kurwa dam śmigus dyngus. A rok później powstał jeszcze poradnik Przetrwaj Wielkanoc jak szef. Zwala się na ciebie cała rodzina? Ty się zwal na rodzinę! Dość tego! I muszę przyznać, że to były jedne z najlepszych, najbardziej rodzinnych świąt, w jakich brałem udział. Tylko dlatego, bo zaprzęgnąłem całą rodzinę do roboty przy odcinku. Po świętach jesteś gruby jak świnia? Bez świąt jesteś gruby jak świnia. Ale dzięki temu powstały jedne z moich ulubionych scen ever. In nomine de patrii de satani! Wypędzam cię, demonie! Twoja matka jest tu z nami, piekle! Co ty, wnuczku, mówisz? Znowu wziąłeś moje tabletki? No, Tymon trochę podrósł od tego czasu i dużo ciężej będzie z niego demona wyciągnąć. Będą potrzebne mocniejsze środki. Nomine di patri di satani! Wypędzam cię, demonie! Twoja matka jest tu z nami w piekle. Co? Co im gadasz? Mama. Halo? Mama? No hej. Gdzie jesteś? W Siemianowicach, czyli nie w piekle. Okej, dobra. Tak, będziemy na święta. No. No dobra, ale żeby było już tak totalnie najmocniej świątecznie, to zrobię wam to, co zrobi wam mama, co zrobi wam tata, co zrobi wam ciotka, co zrobi wam wujek i co zrobi wam podchmielony kolega z pracy, który chce gdzieś was wyruchać. Kolorowych jajeczek, rozczochranych owieczek, rozkicanych króliczków, pyszności w koszyczku, a przede wszystkim mokrego ubrania w dniu wielkiego lania. Pysznej kawusi. Niech się Putin chujem dusi. No kto z nas nie kocha dostawać na święta rymowanych wierszyków? Niech pierwszy walnie atomówką. Przejmuj tę wóz. Władimir, ja tylko żartowałem. Don't push that button. Dlatego jeżeli chodzi o życzenia świąteczne, ważne jest, żeby były one trochę rubaszne. Więc nie mówicie mokrego dyngusa, tylko mokrego jajka.
O, takiego. I begging basenowy. Człowiek lubi się pomoczyć, ale może nie w czymś takim, bo skończy jak ten jeden gość w Breaking Bad, kiedy Jesse i Walter White go wykąpali. Chodzi mi o takie Bora Bora, Malediwy, Bali, albo nawet Wałbrzych. Wiecie, kto wtedy przychodzi z pomocą? Już wam mówię. Dajcie mi L, dajcie mi E, dajcie mi T, dajcie mi Y, dajcie mi S, dajcie mi H, dajcie mi O, dajcie mi P, dajcie mi S, dajcie mi Leti Shops. Dokładnie tak, moja ulubiona współpraca ma dla was gorącą ofertę. Jak gorącą? Jak to? Gorący ziemniaczek? Bardziej niż to? A może jak to? I kissed a sun and I like it. Czy tak gorąca jak to? Dokładnie tak, gorąca oferta, idealna na majówkę, na przykład na romantyczny wyjazd z twoją dziunią. Hej mała, chcesz ze mną się wybrać gdzieś tylko we dwoje? No pewnie, ale gdzie? Już ci mówię. Wystarczy, że wejdziesz na Leti Shops i wchodzisz w kategorię podróże, rezerwujesz romantyczny nocleg z cashbackiem od Leti Shops i możesz cieszyć się swoją randką przez całą majówkę albo i dłużej, jeżeli chcesz. I to takie proste. Ale super! Chodź się ze mną całować! Pewnie, z tobą zawsze. A sponsorem dzisiejszego odcinka jesteście wy. Wy wszyscy z Dupynators. Wszyscy, którzy przyłączyli się razem ze mną do zbiórki na pomoc dla Ukrainy i razem udało nam się dzięki temu zebrać 25 tysięcy złotych. Serio, jestem z was dumny, jesteście wielcy w chuj i specjalnie dla was Beata Tyszkiewicz, ale w pozytywnym aspekcie. Wyssij mi bąka z pizdy. Byleby tylko tego Will Smith nie zobaczył, bo pomyśli jeszcze, że ona mówiła do jego żony. No i wyjdzie jej jebnie. Kochani, ja wiem, temat jest przeruchany, wszyscy już to przeżyliśmy, no ale mimo wszystko z dupy wychodzi mniej więcej raz w miesiącu, więc no trzeba jednak jakoś nawiązać. Chris Rock obraził Jada Pinkett Smith, czyli żonę Willa Smitha, prosto ze sceny podczas gali wręczania Oscarów. G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright? Will wyszedł na scenę i sprzedał mu slapa w ryj. Czy zrobił to słusznie, czy nie? Przeprowadźmy krótką... analizę! No dobra, zastanówmy się, jakie mamy za i przeciw, jeżeli chodzi o Willa Smitha i Chrisa Rocka. Za Chrisem Rockiem można śmiać się z wszystkiego. Za Willem Smithem broni swojej żony. Za Chrisem Rockiem to taka konwencja oscarowa. Za Willem Smithem żart po prostu był chujowy. Za Chrisem Rockiem to tylko fryzura, a nie śmiertelna choroba. Za Willem Smithem to, co zrobił Chris Rock, to też jest przemoc. Za Chrisem Rockiem Will broni żony, która go zdradza. Za Willem Smithem to śmianie się nie z czyjegoś wyboru, czy też z zachowania, ale z rzeczy, na którą ta osoba nie ma wpływu. Za Chrisem Rockiem przemoc po prostu jest chujowa. Za Willem Smithem dostał Oscara. Zatem jeden warga powie tak, a drugi powie... Aj, waj, gdzie jest moja kamienica? Słuchajcie, tak serio, z mojej perspektywy, patrząc na wszystko oczywiście obiektywnie, ale wyrzucając jakiś swój subiektywny pogląd na sprawę, no to tak szczerze uważam, że Will Smith nie miał prawa go uderzyć, że zrobił strasznie chujową rzecz. Jasne, oczywiście rozumiem też to, że bronił swojej kobiety i tak dalej, ale przez to też nie dał jej możliwości obrony, tylko wyszedł przed szereg, bo ja jestem tym, kurwa, rycerzem w lśniącej zbroi i ja, kurwa, to zrobię. Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane job. Keep my wife's name out your fucking mouth! I taka przemoc, takie rycerstwo, to wcale nie jest rycerstwo, jest to romantyzowanie tego i to nie jest nigdy rozwiązaniem. Natomiast oczywiście domyślam się, że są dziewczyny, są kobiety, które kiedy facet zrobiłby coś takiego, czyli jebnąłby w pysk innemu kolesiowi w ich obronie, to miałby totalnie mokro. Ale jak już wspomniałem, to nie jest rozwiązanie. Tym bardziej, że rozdanie Oscarów to jest pewnego rodzaju konwencja, to jest taki kurwa trochę roast, trochę stand-up i jakby wszyscy o tym wiedzą. That was a... greatest night in the history of television. Okay.
Okej. To trochę tak, jakbym ja miał nakurwiać Bartosza Zalewskiego, kiedy robiliśmy roast Karola Paciorka i kiedy ten nie miał jakichś specjalnie wyszukanych żartów w moją stronę, nie wiedział już za bardzo, czego się uczepić, to nazwał moją żonę kurwą, bo pozowała kiedyś w CKM-ie. A po roście uciekał przede mną cały after. I uciekł. Weźmy też Ricky'ego Gervais, który w tańcu, jak wiadomo, się nie pierdoli i który rzuca ze sceny dużo mocniejsze rzeczy. Talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for pedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Przez to już nie za bardzo chcą, żeby prowadził Złote Globy. Season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. Co prawda skomentował to i powiedział, że on nie zaśmiałby się z jej fryzury, tylko z jej chłopaka. Because I wouldn't have told a joke about his wife's hair. I'd have told a joke about a boyfriend. Co w tym wypadku jest jeszcze bardziej celne i w punkt. So you can't just use me for social media and not, you know, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch A Stare at the Red Table, because she's helped us a lot, can't you tell? No dobra, ale generalnie wszyscy w Hollywood się zesrali. I co? No i to, że człowiek sobie myśli, że no dobra, okej, okay, normalna, znaczy no nie do końca normalna, ale jednak sytuacja przynajmniej nie przesiąknięta, kurwa, rzeczami związanymi z kolorem skóry. W końcu ludzie patrzą na to tak, jak powinni, nie właśnie przez pryzmat patrzenia rasistowskiego. Znaczy wiadomo, gdyby Chris Rock był biały, to prawica zesrałaby się na czerwono, a gdyby Will Smith był biały, to lewica spuściłaby się na tęczowo. Netflix pewnie zrobi jakąś adaptację tego. Ale właściwie nikt nie pomyślał sobie tutaj, że kolor skóry ma jakiekolwiek znaczenie w tej sytuacji, bo po prostu nie ma. Na szczęście jest Maja Staśko. Ta oczywiście przysrała się na Twitterze, że to był atak na czarną kobietę. No nie da się ukryć, prawda? Ale to było kurwa dopiero rasistowskie stwierdzenie z jej strony. To jest w ogóle największa porażka lewicy, kiedy stara się być tak bardzo poprawna politycznie, że aż w pewnym momencie spada jej kurtka i zostaje taki biały kurwa kaptur. Trochę tak jakby w Scooby-Doo kudłaty złapał ducha, ściągnął mu maskę i okazałoby się, że tam jest kudłaty. Mam cię, gagatku. Zobaczymy, kim jesteś, duchu. Wszystko by się udało, gdyby nie wy, przeklęte narkotyki. Skubidubidu! Pozwólcie, że zacytuję poetę. Skubiabadubi, kto ci zrobił, ty chuju? No dobra, Will Smith zrobił, co zrobił i wycofuje się na chwilę gdzieś tam z show biznesu. Jim Carrey zabrał głos w tej sprawie i też jakoś tak trochę niefortunnie, więc też się wycofuje z show biznesu. I have enough. I've done enough. I am enough. Za to wiecie, kto się nie wycofuje? Najgorszy i jednocześnie najlepszy aktor na świecie. Nicolas Cage! Serio, wracał na pełnej piździe, bo spłacił wszystkie długi. Wiecie, Nicolas Cage miał długi, bo jeden ma krótki, a drugi ma długi. Nie, ale serio, był mocno zadłużony. Być może dlatego, że był typem, który na przykład kupował sobie pierwsze wydania komiksu Superman, bo miał jakiś odpał na temat Supermana, co czyni go jeszcze dziwniejszym. Kurwa, naprawdę mieć odpał na temat Supermana to jest naprawdę coś pojebanego. Nie miał więc kasy, więc brał wszystko, co mu przylatywało. Każdy scenariusz, którego by nie ruszył kurwa palcem kiedyś, teraz go po prostu brał. Co spowodowało naprawdę zabawne sytuacje, bo czasami mogliśmy go widzieć w jakimś dziwnym, pojebanym mega gniocie, jak chociażby Willy's Wonderland. Chociaż kumam ten klimat FNAF-owy, więc jeszcze można to przełknąć. A raz grał w zajebistej, ofowej, niszowej produkcji, której po prostu by kijem nie tknął kiedyś, w latach swojej świetności, no ale kurwa, teraz dostał scenariusz, zagrał i ryzyko się opłaciło. I dzięki temu jest najbardziej sinusoidalnym aktorem ever. Przy okazji nie widziałem wszystkich filmów z Nicolasem Cage'em, szczególnie tych nowszych, ale z tego co słyszałem, z tego co mi ludzie mówili, chociażby taki Pik jest ponoć zajebistym filmem, dlatego warto też zwrócić na niego uwagę.
ale trochę jednak tych filmów z Cage'em widziałem, dlatego specjalnie dla was przygotowałem tutaj taką krótką, kurwturalną wręcz wyliszczanka! Oto najlepsze, według mnie, to tak na wszelki wypadek mówię, bo to różnie bywa, filmy z Nicolasem Cage'em. 10. Con Air. Con Air, czyli Lot Skazańców, to film, który kochasz oglądać. Klisze, cheesy, chujowy, a przy tym właśnie zajebisty. Nicolas Cage, John Malkovich, John Cusack, Steve Buscemi, Danny Trejo. W latach 90. nie potrzebowaliśmy nic więcej. No, chyba że Stevena Seagala. No to Seagala tutaj nie ma, ale Nicolas Cage ma podobną długość włosów. 9. Arizona Junior. To ten film, który pożyczałeś w wypożyczalni kaset wideo, bo widziałeś, że gość na okładce ma hawajską i pojebało ci się z Arizona Dream z Johnem Deppem. Tylko ja tak miałem? Dzięki temu trafiasz na bardzo spoko komedię z Nicolasem Cage'em i Holly Hunt w reżyserii braci Coen. To historia złodzieja i policjantki, którzy się zakochują, hajtają ze sobą, a kiedy wychodzi, że nie mogą mieć dzieci, porywają jedno z pięcioraczków bogatego typa. I tak, to jest komedia. 8. Pan życia i śmierci. To trochę też komedia, a raczej aspekty komediowe, chociażby w takiej narracji, jaka jest prowadzona, a która jest bardzo podobna do narracji, którą zwykle prowadzi Martin Scorsese w swoich filmach. Czyli mamy poważny temat przedstawiony momentami na śmiesznie i zuchwało. Nicolas Cage to handlarz bronią. Ale spokojnie, nie ten od Morawieckiego i respiratorów. Ten Nicolas Cage ma tutaj jebniętego brata, którego gra Jared Leto. Przy okazji ucząc się, jak grać jebnięte osoby. Co będzie potem później robił. 7. Living Las Vegas. To mocny film o alkoholizmie, a właściwie o tym etapie, z którego właściwie już się nie wraca. To też film o miłości, a jednak to bardzo mocny dramat. To historia scenarzysty, który zostaje zwolniony z pracy i postanawia pojechać do Las Vegas, żeby zapić się na śmierć. Tam poznaje prostytutkę, w której się zakochuje, ona też trochę w nim, która obserwuje cały proces jego staczania się. 6. Kick-Ass. Nie do końca głównym bohaterem jest tutaj Nicolas Cage. Niemniej, oprócz młodej śmietanki w stylu Christophera Minta Plasse, Chloe Grace Moritz i Arona Taylora Johnsona. Kurwa, czy ich wszystkich dobierali pod kątem trójczłonowych nazw? Jest też Nicolas Cage, który gra tutaj wyszkolonego w chuj policjanta, który ma arsenał broni i wraz z córką nocami zabijają bandytów. No, daddy issues z pełnym chujem. 5! 8 mm. Tutaj też mamy trochę daddy issues, ale takie bardziej, kiedy mówisz... Oh daddy, oh daddy, Oh daddy. To jest bardzo niepokojące, co robisz. O lolo Brazil. To film, dzięki któremu pierwszy raz usłyszałem o tym, czym są snuffy. To historia detektywa, który wchodzi w mroczny świat porno połączonego z zabijaniem ludzi. A tam sam kolektyw pojebanych aktorów jak Joaquin Phoenix, Norman Reedus, James Gandolfini i Peter Stromar. 4. Mandy. To w sumie najświeższa rzecz, jaką widziałem z Nicolasem. Groteskowe, artystyczne kino po zaćpaniu się Xanaxem, heroiną i kokainą jednocześnie. Z jednej strony oniryczny, powolny obraz, a chwilę później rzeź i gore. Bardzo linczowskie podejście, opowieść o zemście i szaleństwie. 3. Adaptacja. A tu mamy jednego z moich ulubionych, nieszablonowych reżyserów, Spike'a Jonesa. Oprócz tego też jeden z najgenialniejszych scenarzystów, Charlie Kaufman. To w zasadzie opowieść o Kaufmanie, rachitycznym, niepewnym siebie scenarzyście i jego bracie bliźniaku, który też chce zostać scenarzystą. W sumie tylko po to, żeby zaruchać. W to wszystko wplątany jest bardzo nieoczywisty redneck, którego fantastycznie gra Chris Cooper i autorka książki Meryl Streep. Serio. Naprawdę zajebiste kino. 2. Ptasiek. Kiedy miałem 14 lat, Ptasiek Williama Whartona to chyba była moja ulubiona książka w tamtym okresie. Podobnie było z jego filmową adaptacją w reżyserii Alana Parkera, gdzie mamy Matthew Modine'a utożsamiającego się z ptakiem i Nicolasa Cage'a, który przez całe dzieciństwo się nim opiekuje. Cage, łobuziak, pewny siebie typ i autystyczny, skryty, wyśmiewany Modine. To dziwna przyjaźń, ale taka, która trwa do końca. I w końcu miejsce pierwsze. Dzikość serca. To chyba mój ulubiony film Davida Lyncha. Dzikość serca to opowieść o... teraz będę tłumaczył film Lyncha. Odważnie! To opowieść o ucieczce od systemu, od wyrwaniu się z psychopatycznych matczynych, a właściwie nawet rodzicielskich łap. O dzikiej, chorej miłości, która jest w stanie wywołać trzęsienia ziemi, podpalić świat i pogrążyć ludzkość. Nicolas Cage totalnie at his best. Mam nadzieję, że widzieliście te filmy, a jeżeli ich nie widzieliście, to serdecznie was zapraszam do tego, żebyście je sobie zobaczyli. Przypominam o tym, że możecie wspierać kanał, że macie taki przycisk jak wspieram i za 15 zł, czy... za 2 litry benzyny właściwie możecie co miesiąc dostać kurwturę specjalnie dla was, tylko dla osób wspierających. A trochę tych odcinków było, więc jest co oglądać. A ostatnio...
odcinek zobaczyło tyle osób! No, ale zobaczcie, ile osób zobaczyło z dupingi. Zobaczył też odcinek Paweł Korzeniowski. Ja to z dupą oglądam w każdym stylu. A ten to co to niby był za styl? Jak to? Piąty styl. Wy też możecie pooglądać Pawła na jego kanale, jak robi różne rzeczy w wodzie, tylko nie wpisujcie water sports. To odradzam. Nie wpis, nie róbcie tego. A skąd tak w ogóle Paweł tutaj? Bo tak naprawdę urodziliśmy się jako bracia syjamscy, zrośnięci obojczykiem, no i nas rozdzielili po porodzie, tylko Pawłowi zostawili tę część do pływania. Tak było. Kami dużego penisa. Wyobraźcie sobie, że Tymon właściwie od małego miał problem z wodą. To znaczy, nie lubił jakoś... Lubił wodę, ale nie lubił, kiedy ona mu zalewała twarz i dostawał ataku paniki, kiedy miał zanurzyć głowę pod wodę. Co jest zrozumiałe, bo ludzie boją się różnych rzeczy. Woda nie jest czymś jakoś specjalnie oryginalnym. Ja się na przykład boję samolotów w chuj. Zapisałem go więc na basen i po kilku razach na tym basenie była dokładnie taka sama sytuacja. Nic to nie dało, tamci trenerzy nie potrafili zrobić nic, żeby go zachęcić do tego, żeby się trochę podtopił. Więc stwierdziłem, że jeżeli ma się uczyć, to od najlepszych. A Paweł po prostu hobbystycznie lubi podtapiać dzieci. No dobra, ale tak naprawdę chodzi o to, że za 2 lata chcemy po prostu Tymona wystawić na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, więc już go tyramy. Dalej, dalej, ty, jak ci kwa barba. Go! 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 Dawaj, dawaj, co to no, za pływaj, co pływaj! To za, co to? Za to Robert Pasut już nie tylko ćwiczy, żeby zostać największym, najpotężniejszym, najmocniejszym zawodnikiem, nawet nie FMA, tylko UFC, ale ćwiczy po to, żeby zostać najbardziej zdziwionym człowiekiem na świecie. Nic dziwnego, skoro zadziwił wszystkich, a najbardziej chyba Polaka i Ferrariego, którzy byli bardzo zdziwieni, że to nie oni dostali samochód, który był obiecany komuś, kto będzie robił największe dymy podczas Fame MMA. Się karnąć. Nie wiem, no, zadzwoń, pomyślę. No, po tej wygranej to teraz on się dziwi światu. Ile kurwa pali? Ile za ubezpieczenie? Gdzie ja go wstawię do garażu? Powiem wam tak, ja mam takie 3 prywatne samochodowe marzenia. Pierwsze to Ford Raptor, drugi to Lambo Urus, bo jak widzę Lambo, to czuję, że mi Urus. A trzeci to właśnie taki odjebany Dodge Ram. Tak, chodzi o to po prostu, że mam małego chuja. Tym też mi chuj rośnie. Kurwa, nauczę się zgniatać udami arbuzy, to może mnie wezmą. Yeah! Yeah! Och! Och! Ale mi bęben wyjebało! O kurwa! Teraz tak będzie trzeba robić na bulwarach w Warszawie, jeżeli będziesz miał ze sobą alkohol. Otóż znowu, po raz kolejny historia zatacza koło i przegłosowano, że nie będzie można pić na bulwarach. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. Bo mieszkańcy luksusowych apartamentowców w pobliżu się skarżą. Jebie nas to, że mieszkańcy ekskluzywnych apartamentowców na Powiślu nie mogą zasnąć. No, serio będzie można za chwilę powiedzieć, że ktoś tu ma... Ła! Ty, co to? Bulwary. Co, za mało suche? No to patrzcie na tę odpowiedź do Urzędu Miasta i do tych, co sobie siedzą w tych apartamentowcach za miliony złotych. Jebane młotki! Zostawcie nasze schodki! Co ty powiedziałeś? Sam jesteś jebany. Dokładnie, łomie. Wypadł stąd, bo zrobimy ci oldboya. Właśnie, it's hammer time. Can't touch this. Dobra, dobra, przepraszam, już idę. Jeżeli Mata z tym nic nie zrobi, to wiecie, kto zrobi? Alan Krupa, syn Edyty Górniak. Wow, co tu się porobiło, rety, że młody cygan nagle wypierdala się na scenę. Serio, wydał piosenkę i stara się tam rapować jak młody matczak. Nie wiesz temu, co piszą gazety, Polska się zatrzymała na tym, jak jarałem szluga przed. Czy ten teledysk jest, dobrze słyszałem, prezentem od pani dla Alana na tę 18? Tak. I uwaga, nie ma nic o sztuce budzenia się, o aniołach, o reptilianach, o płaskiej ziemi, o energii. Nie ma nic o szczypawkach. Ani o terrorze sanitarnym. Za to jest o tym już na samym początku, że jest cyganem. Wow, co tu się porobiło, rety, że młody cygan nagle wypierdala się na scenę. No i kurwa bardzo dobrze.
Dobrze, że nie Węgrem. No, bo po ostatnich wyborach to Polak-Węgier już nie do końca dwa bratanki. A tam powrót do starych, dobrych, prorosyjskich czasów. Zupełnie jak w 79. A co się wtedy jeszcze wydarzyło? Dowiecie się z... KALENDARIUM! Mija już rok, od kiedy Karol Wojtyła niczym Super Saiyan przemienił się w Jana Pawła II, ale dopiero w tym roku postanowił przyjechać do Polski, najprawdopodobniej po to, żeby w przyszłości wypromować kremówki. Wtedy też padły te słowa. Czy papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami? Z warkoczykami albo bez warkoczyków. Oczywiście, że nie te, tylko te. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. A producenci nawozów, nagle, akcje Stonks. Gdzieś jest, lecz teraz już wiemy gdzie, bo premierę ma polska wersja Pszczółki Maj. Dzięki czemu każde dziecko w Polsce w pewnym momencie śpiewało Maja fruwa tu i tam, cipsko pokazując nam. Cudowny świat pasożytów i fantastyczny cykl larwalny pokazał nam w tym samym roku film, który się nichuja przez te 43 lata nie zestarzał. Mowa oczywiście o obcym ósmym pasażerze Nostromo. Po tym filmie przestaniecie w końcu na Wielkanoc znosić wszystkie jajka do domu. Na luzie za to w tym roku można było zostać brudem, czyli tak zwanym panczakiem. Bo właśnie od tego roku celem każdego młodego, myślącego człowieka w Polsce był festiwal w Jarocinie, w którym rządziły tanie jabole, muzyka i wolność. I przede wszystkim bezpieka. Po to oczywiście, żeby nikt nie słuchał wywrotowych, rewolucyjnych płyt. Jak chociażby ta, wyszedł jeden z najlepszych, a właściwie nawet chyba najlepszy, dwupłyt w historii The Wall Pink Floydów. A dzięki firmie Philips można było w końcu cieszyć się dźwiękiem na CD-ku, który będziecie masowo piracić 20 lat później. Zaprezentowano płytę kompaktową. A Sony też nie próżnowało i sprawiło, że teraz będziesz mógł ze słuchawkami na uszach wejść wprost pod pędzącego tira na ulicę. Wprowadzono Walkmana. I dopiero 43 lata później niejaki Warga wprowadził Swimmana. Kawalerze, zaśpiewam ci piosenkę. Wszystko. Czego dzisiaj dotknę? Co mi da się jedzenie? Śpiewać i grać każdy może, dokładnie tak jak Jerzy Sztur, który wprowadził kategorię amateur do mainstreamu. Ale są tam zupełnie inne treści, niż jesteś na to przygotowany. Po prostu premierę ma film amator w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Ludzie żyją, kochają się. I to czasem warto zobaczyć. A u pana to wszystko jakieś szare, smutne. Pozostając przy filmach, Klaus Kiński zrobił dokładnie to, do czego stworzyła go natura. I zagrał w filmie Wernera Herzoga Nosferatu. Dzięki temu zaoszczędzono na charakteryzacji. Lubisz piosenkę Tell Me Why I Don't Like Monday z Boba Geldofa? I don't like Monday. Bo taka życiowa, śmieszna, przecież wszyscy nie lubimy poniedziałków, prawda? No to wiedz, że jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, a konkretnie 16-letnią dziewczyną w Stanach Zjednoczonych, która wkurwiona hałasem, który odbywał się na placu szkolnym, postanowiła postrzelać do dzieci. A potem dziennikarzom powiedziała, że zrobiła to dlatego, bo nie lubi poniedziałków. Ludzie też od tego roku nie lubią Saddama Husajna, który przejął władzę i został prezydentem Iraku. Ale dzięki temu mógł ruchać się z szatanem w South Park The Movie. Is sex the only thing that matters to you? I love you. A skoro już przy diabelskich politykach jesteśmy, Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premier Wielkiej Brytanii. A Rosja z okazji Bożego Narodzenia zaatakowała Afganistan. Nic się kurwa nie uczą. Mimo wszystko Rosja w 79 roku bardziej postępowa niż teraz. Odbył się wtedy pierwszy od ponad 30 lat koncert zagranicznej gwiazdy, a był nią Elton John. Ciekawe, kto im teraz kurwa zagra. Miejmy nadzieję, że ekipa tam pojedzie promować nową płytę i już tam zostaną. Nie mogę, kurwa! To by było coś, czego... Czego? Maćku, mam ostatnio ten problem, że budzę się i w głowie leci mi Wojtek, co ty odpierdalasz, co robić? Wiesz co, tak sobie myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć ci sam Wojtek, bo tylko on ma taką wiedzę w takim zakresie i na pewno posłuży ci radą. Ja ich już w zasadzie nie słyszę, to znaczy z czasem słyszę, ale
jak słyszę, to staram się ignorować. Wojtek, na przykład, co ty pierdolisz? Jak nie widzisz? Nie słyszę, nie słyszę. Bo zaraz do ciebie tu przyjdę! Nie słyszę! Ty nie widzisz, no? Tak! A teraz? Really? Po 4 godzinach 30 tysięcy wyświetleń przy 1,5 miliona subów można na ten odcinku wskoczyć do basenu wypełnionego płynną sraką, żeby YouTube zaczął cię traktować sprawiedliwie? Wiesz co, tak szczerze to ja już się przyzwyczaiłem do tych niezrozumiałych, dziwnych dla mnie decyzji. Na przykład popatrzcie, to są moje filmy z ostatnich 6 miesięcy, z ostatniego pół roku. Tak naprawdę tylko 2 z nich mają żółtą ikonkę. Bo nawet jeżeli film dostanie u mnie żółtą ikonkę, to po odwołaniu się przyznają zieloną, bo jednak staram się nie naruszać tych wytycznych dla społeczności. Tylko że problem jest taki, że praktycznie każdy film dostaje na dzień dobry żółtą ikonkę z automatu, kurwa, z komputera. I kiedy film wrzucam na przykład w czwartek, tak jak ten, który teraz widzicie i który pewnie też dostał żółtą ikonkę, to łaskawie może go zweryfikują w poniedziałek po południu. Kiedy już cały boost, cały impet zostaje wytracony i już to nie rośnie, ani wyświetlały się wcześniej reklamy, więc on nie mógł zarabiać, bo po prostu YouTube ma tak w algorytmie, że nagradza te filmy, które mogą zarabiać, bo po co mają promować film, na którym oni sami nie będą zarabiali pieniędzy, bo nie będzie tam żadnych reklam. I to nie jest żadne żalenie się, tłumaczenie, tylko mówię jak jest, jak Mariusz Max Kolonko. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Polski powiem ci, chłopie. Botus, kurwa, raczej kutas. A, i jeszcze jedna rzecz, to, że tobie YouTube wyświetla, że jest 30 tysięcy wyświetleń, niekoniecznie oznacza, że tak naprawdę jest. Bo gdybyś był na moim miejscu, to widziałbyś studio YouTube, czyli te aplikacje, przez którą się tam wchodzi, bla, bla, bla. I tam jest rzeczywisty wynik, jaki osiągają te filmy i często to jest 2 razy więcej niż to, co się wyświetla normalnemu widzowi. Przy okazji, ostatnio wspominałem, że jest te 1,5 miliona subów i że ja nie mam tych 1,5 miliona subów, bo już miałem je kiedyś, a potem przez 2 lata zaczęło spadać i spadło tam o 10 tysięcy i potem zostało już tylko 5 tysięcy subskrypcji do tego, żeby było 1,5 miliona, no to już jest znowu. Naprawdę czuję się, jakbym drugi raz zdał prawo jazdy. A zdałem drugi raz prawo jazdy 10 lat temu, za pierwszym razem. Więc w tej chwili jest 1,504,000 subskrypcji. Solidny wynik. Wam oczywiście należą się jak najbardziej podziękowania. No to teraz zróbmy, żeby każdy odcinek z dupy miał 1,5 miliona wyświetleń, a nie 250-300 tysięcy. Też nie narzekam, też zajebicie, że tylu z was to ogląda. Naprawdę wielki szacuneczek. A co do tego, o czym wspominałeś w komentarzu, tego basenu z płynną sraką. Nie. Ale tylko tutaj, tak trochę. Nie. No ale będą wyświetlenia. Nie, zgadzam się, nie. Nie. Dobra, to inaczej sobie poradzę. Co ty masz za klatkę? Zostałem baseniarą. Ty Warga, kiedy ci przestali przysrywać, że masz tłuste włosy? Bo nie masz. Ale raz na jakiś czas zmieniłbyś tunele, pozdro. No Boże, jaki agresywny, pozytywny komentarz w sumie. Jak tam kurwa twoje tłuste włosy? Które wcale nie są tłuste, są spoko. No właśnie, prawda jest taka, że od jakiegoś czasu mam w chuj suche, nawet nie wiem, czy nie przesuszone. No ale tak jakoś się dzieje. Ale brakuje tych starych, tłustych wargiliuszów, nie? Tych z początku kanału, co? Zła Kimura boli przez całe życie. I co ciekawe, ja już to tłumaczyłem wtedy, ale jeszcze raz powiem, bo ten to jest taki rolling joke jednak mimo wszystko. Tamte włosy nie były wcale tłuste. One były po prostu posmarowane specjalną pomadą, kurwa, specjalnymi żelami, po to, żeby się tak zaczesywały, żeby tak wyglądały, o to chodziło. Zaczesywałem je, bo tak lubiłem i tyle. No i teraz w końcu porządna fryzura. Teraz dopiero wyglądasz, jakbyś miał tłuste włosy. Pierdolcie ci wszyscy. Teraz, tak jak już wspominałem, mam suche, ale nadal mam to, że jak umyję włosy, to one stają się nawet nie tyle suche, co takie sypkie i są jak takie kurwa sianko wigilijne i mnie tak kurwa łaskoczą tutaj do nosa i nienawidzę. Ale jest na to wszystko metoda. Czepek. Jestem piękna, skrzypowita. Co do tuneli, to nie mogę ich zmienić, bo tak naprawdę wam tego nie mówiłem, ale są to tunele czasoprzestrzenne. I serio, jak wsadzisz w nie palec, to możesz się znaleźć w bardzo dziwnym miejscu. Zresztą przekonaj się sam. Gdzie ja jestem? Źle mi się tutaj oddycha. Czy to Carl Sagan? A to chyba sonda Voyager przeleciała. Ty kim jesteś? Co tutaj robisz? Ale nie rycz, weź przestań! No weź!
jest okej. No, znajdziesz tę swoją córkę. Dobra, ja spierdalam. A, i jeszcze jedno, bo pytacie w sumie od ponad 8 lat. 10 mm. Ma twój stary penisa. To może teraz scyzoryk po czesku? Kurwa, proszę cię bardzo, mordo. Mówisz, masz. Przed wami jedyny prawilny czesko-kielecki raper. Joril w cyklu. Ahoj, wesela piosenka. Tu Ostrawa. Kapesznij nóż, kapesznij nóż. Tak mi rzekaj, lidę mimo moje miasto musi mieć. Prawdu, że je kapesznij nóż równocennym hostem. Jeśli to mu nie wierzysz, idę do perdele. Kapesznij nóż, kapesznij nóż. Tak mi rzekaj, lidę mimo moje miasto musi mieć. Prawdu, proto, że kapesznij nóż sem ja. A żywot je jako dziewka na. To ja lubię posłuchać. Kurwa, komentarzy w życiu to napisałem może ze 4, ale powiem tak, ostatnio uświadomiłem sobie, że oglądam ten program mniej więcej od 17 odcinka. 7 lat minęło, a z dupy było ze mną, kiedy pisałem maturę, zdawałem prawko, piłem pierwsze piwko za pieniążki, a ostatnio, kiedy leżałem w szpitalu i zobaczyłem, że wleciał odcinek, to szczerze poczułem się, jakbym był w domu. Także dzięki Maciek za wszystko i mam nadzieję, że za następne 7 lat będę mógł napisać podobny komentarz i dalej oglądać ten zajebisty program z fartem. O, jak miło. Wcale nie wrzuciłem tego komentarza, żeby mi było miło i żeby się lepiej poczuć. I żeby mi się tak na serduszku cieplej zrobiło. Ale od razu uprzedzam, to nie ja go pisałem. Teraz tak serio. Większość osób, które znam, a które są twórcami, działa w taki, kurwa, bardzo destrukcyjny sposób, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Bo przechodzą obojętnie obok tego typu komentarzy. To jest trochę tak, jak wszyscy ci kadzą i mówią, że jest zajebiście, że w ogóle super jesteś i tak dalej, i ty to przestajesz doceniać. Naprawdę, to paradoksalne, ale tak jest. Są w stanie z tysięcy pozytywnych, fajnych komentarzy wyłuskać ten jeden, jebiący, te szpile, ten hejt, bo często to nawet nie jest konstruktywna krytyka, tylko po prostu takie jebnięcie. I tylko na nim się skupiają i z niego czerpią energię zamiast z tych 999 pozytywnych. Znaczy, wiadomo, są też tacy, co nie widzą w ogóle negatywnych komentarzy, a kurwa powinni. To jest trochę tak jak z byciem z kimś. Czasem zauważasz tylko jego wady, nawet jeżeli człowiek stara się jak pojebany. To i tak tamten drugi człowiek zwróci na niego uwagę i dostrzeże tylko te rzeczy, które tamten spierdolił. I do. To samo z kancelowaniem w internecie. Możesz być flawless, możesz być bez zarzutów. A wystarczy jedna niepoprawna politycznie jakaś dwuznaczna sytuacja, czy nieświadome poparcie kogoś, kogo się popierać nie powinno. I lądujesz skancelowany na śmietniku historii jak J.K. Rowling. Znaczy, tato poszła lawinowo transfobicznie, ale wiecie jak jest. Dlatego też proponuję wszystkim skupiać się na pozytywach. Nie ma co wyławiać w oceanie zajebistych rzeczy tego jednego gówna, które tam pływa i przerzucać do własnego małego basenu. I wrzucił go do mleka. No chyba, że metodycznie cały czas przesz, jesteś konsekwentny w swoich poglądach, nieważne jak spierdolone by nie były, i nazywasz Putina jego ekscelencją. Chyba wiemy, o kim mowa. Jego ekscelencja Włodzimierz Putin. Janusz Korwin-Mikke w swoim życiu, od kiedy pamiętam i interesuje się polityką i gdzieś tam się angażuje, albo jak byłem mały i widziałem też tę postać, od zawsze stara się zmasakrować wszystkich dookoła. Precz z tą demagogią. Obowiązkiem lekarza jest leczyć, a nie przymusowo leczyć. Ostatnimi czasy, a dokładnie od właściwie 2 miesięcy, głównie robi to na swojej osobie. Dziękuję za uwagę, panie marszałku. Ech, pamiętam te zachwyty z 2014 i 2015 roku, kiedy piali mi i Wapniak, i Rawgor, jaki to Korwin jest zajebisty, jaki jest światły i jaki przyszłościowy. Ba, nawet Gimper mi mówił, że wspiera totalnie jego poglądy, mimo że sam Korwin nie za bardzo wspiera poglądy Gimpera. To oczywiście można było zwalić na wiek. Kto powinien wygrać te wybory? Kto powinien wygrać te wybory? Bo jednak coś innego dla tych młodych, gdzie rodzice narzekają na to PO, na ten PiS, na komunistów, na wszystkich, to nagle pojawia się coś, kurwa, zupełnie innego. Ludzie już mają tego po prostu dość. Tego traktowania jak małe dzieci, prawda, decydowania za nich i zabierania im ich pieniędzy. Śmieszny starszy koleś, ale mówiący takie radykalne, odważne rzeczy, których ludzie boją się powiedzieć. Jak się w sumie okazało, to boją się słusznie. Bo jak tak pierdolisz, to
Koniec końców jesteś jednak trochę zryty. Pamiętam właściwie tendencję do tego, żeby każdy tytuł, w którym Korwin się wypowiada, nazywać, że masakruje, a najczęściej lewaków. Albo masakruje feministki, albo masakruje Tuska, albo Kaczyńskiego, albo kogokolwiek, ale zawsze kogoś masakruje. Zresztą robiłem o tym odcinek i z Duping też. Teraz pokażę wam coś zajebistego. To jest tak zwany szoker. Dwa palce w różowe, jeden w brązowe. Działa na wszystkie dziewczyny. Czemu tylko na dziewczyny to działa? To niesprawiedliwe! Z biegiem jednak lat elektorat Spyrkonów, który zachwycał się tym dziarskim staruszkiem, Hiszpańska inkwizycja nie spodziewała się Korwina! Ale jest! Zaczynał powoli topnieć i zaczęli się odwracać od jego dziwnych, zbyt mocno radykalnych poglądów. Oraz od tej konsekwencji, która teoretycznie powinna być cnotą, ale w tym wypadku była po prostu głupotą. Zaczęło się rzucanie petard psom, żeby coś udowodnić. Było popieranie molestowania, seksizmu. Jeżeli kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni w takiej dziedzinie, dlatego się gorzej nadają tej branży. Dużo szurskich teorii, co akurat spotkało się jednak z aprobatą społeczeństwa, części społeczeństwa. No ale jednak ta ziejąca prorosyjskość i lizanie dupy Putinowi zrobiło swoje. Teraz z każdym kolejnym tweetem Korwin masakruje sam siebie. Tu powie o tym, że Rosja nigdy nie zaatakuje. Tutaj wyrzuca jakieś głupoty dotyczące klimatu i globalnego ocieplenia. Tutaj sugeruje, że niekoniecznie to Rosjanie zrobili tę masakrę w Buczy. A tu znowu włazi w dupsko. Wydaje mi się, że powiedziałeś już swoje. No i fakt, konsekwencji nie można mu odmówić. Tylko przez to wszystko młode społeczeństwo znudziło się nim i odwraca się od niego. Nawet ludzie z jego partii nie za bardzo chcą być związani z jego nazwiskiem. No, kiedyś to był Korwin, a teraz jest Korluz. Boże, jak sucho. Czyli idealny moment na... I czas na suchar tygodnia na mokrym basenie. Jak nazywa się polski olimpijczyk najbardziej utytułowany? Korzeniowski! Robert Korzeniowski! Jak zwykle. I to wszystko, kochani. Życzę wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że będziecie... Nie mogą się posunąć, kurwa, nie mogą. Będą mokre jajka, smaczny dyngus i kurwa zajączek. Ja właśnie drugi raz nagrywam cały ten odcinek z dupy, bo nagrałem do 3/4 i się okazało, że był kabel zjebany. A jeszcze od... O Boże, jeszcze raz będę musiał wszystko nagrywać. Boże. Teraz jest git, czy nie jest git? Kurwa, bo już nie wiem. Dlatego ze względu na wykonaną przeze mnie pracę dwa razy, bardzo was proszę, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym, żeby subować kanał Ty Monstera, żeby subować Przegryw, Papiery Rozwodowe, kanał Mission. Wbijajcie do Pawła Korzeniowskiego, link oczywiście macie w opisie. I nie bądźcie chujami, przynajmniej w te święta, dla waszych rodzin. Ja spływam. Kto ostatni, ten zostaje włodarzem Royal Division. I tak nie zostanę, niego spali swój wielki bebek.